W lęborskim skateparku odbyła się trzecia edycja Graffiti Jam Bitwa o Miasto. Impreza ta ma na celu propagowanie kultury hip-hop wśród młodych ludzi. Dzisiaj odbywa się Graffiti Jam Bitwa o Miasto, trzecia edycja. Jest to impreza, która zrzesza artystów z całej Polski, którzy przyjeżdżają do jednego miasta po to, żeby zaprezentować się w czterech dziedzinach hip-hopowych. To jest to graffiti, breakdance, rap i freestyle battle oraz DJing. W czasie bitwy występowali artyści z całej Polski. Występują w sumie artyści z całej Polski, są ludzie z Poznania, z Warszawy, z Giżycka, z Mazur, są ludzie z Trójmiasta, z Torunia i z Krakowa. Nie zabrakło również bomby artystycznej, czyli malowanie skateparku. Prace uczestników powstawały w różnych stylach, graficiarze najczęściej jednak tworzyli litery. Są to style typowo profesjonalne. Najczęściej to litery, wiadomo, że 90% graficiarzy, którzy robią graffiti, to przede wszystkim litery, bo sama idea graffiti polega na tym, żeby rozklejać swoje imię jak najwięcej, jak najszerzej, żeby po prostu wszędzie być rozpoznawalnym jako osoba, która na przykład nazywa się przykładowo Crest, tak jak mamy tutaj chłopaka, który malował, i po prostu idea graffiti polega na tym, żeby jak najwięcej tego robić, żeby jak najwięcej być zauważalnym jako po prostu imię. Gdzieś idziesz w jakimś mieście, patrzysz, o, Crest zrobił i tak się rozpoznajemy. Organizator zaznaczył, że na jam zaprosił w drodze selekcji tych, którzy potrafią zaskoczyć w pozytywny sposób. Są tutaj ludzie, których ja wybierałem za pośrednictwem przesyłanych zdjęć, przesyłanych MP3-ek, to co reprezentują, to co pokazują. Także wybierałem tutaj samych takich kotów, którzy po prostu potrafią coś naprawdę dobrego zrobić. Jeśli sił starczy, to kolejna edycja już za rok.